No dobra, to czytamy. Dom. To był zwyczajny wiejski dom na Podlasiu, pełen ciężkiej pracy, zapachu chleba i modlitwy. W maleńkiej wiosce, jaką były okopy, brakowało kościoła, szkoły, a do lat 60. nawet prądu. Państwo Popiełuszkowie mieli piątkę dzieci, z których jedno zmarło. Mama, Marianna, była głową rodziny. Nadawała rytm i przewodziła modlitwie. Tata, Władysław, ciężko pracował. Mówił niewiele, ale przytulał i słuchał. Na ścianie w domu wisiał obraz Matki Bożej Ostrobramskiej. Skromne wnętrza wypełniała codzienna modlitwa różańcowa, godzinki, Anioł Pański. Modlono się do Matki Bożej nieustającej pomocy, do serca Jezusa, do Matki Bożej Częstochowskiej. Mama powtarzała dzieciom wierszyk. Prościuteńko w niebo droga, kochać ludzi, kochać Boga, kochaj sercem i czynami, będziesz w niebie z aniołkami. Jako trzecie dziecko w rodzinie urodził się chłopiec. Na chrzcie otrzymał imię Alfons, czyli Alek. Imię Jerzy przyjął dopiero w seminarium. Był drobny, wrażliwy i stanowczy. Co postanowił, to zrobił, mówiła o nim siostra Teresa. Był też niezwykle odporny na ból. Któregoś razu w szkole podstawowej, robiąc ludziki z kasztanów, wbił sobie w rękę gwóźdź. Nie zapłakał. Jak wspomniał wiele lat później, pomyślał wówczas, że taką ranę mógł mieć ukrzyżowany Chrystus. Alek czytał Rycerza Niepokalanej, wydawanego przed wojną przez ojca Maksymiliana Kolbe. Budował ołtarzyki z kamieni, robił kadzidło z suchych liści. Codziennie przed lekcjami kilka kilometrów wędrował samotnie polami do kościoła, gdzie służył do mszy. Uczył się pilnie, ale był przeciętny. Ledwo zdał maturę z matematyki. Nie była mu ona szczególnie w życiu potrzebna. Poszedł za głosem serca. Zgłosił się do seminarium. Kiedy po latach wracał z rodzinnych okopów, zawsze zabierał ze sobą kwiaty zerwane przed domem i chleb, który piekła matka. Panie Boże, daj mi prostą wiarę, bym nie komplikował sobie drogi do Ciebie. Daj mi odwagę do podejmowania decyzji zgodnych z głosem serca. Spraw, abym szukał Twojego światła w zwykłych, codziennych czynnościach. Bym nie zapomniał, kim jestem i skąd pochodzę. Pomóż mi, bym jak ksiądz Jerzy zawsze pamiętał o ludziach, którzy przekazali mi wiarę i przyprowadzili mnie do Ciebie. Amen. Wytrwałość. W jednostce wojskowej dla kleryków w Bartoszycach zakazano wspólnej modlitwy. Zrobiono to zapewne, żeby osłabić morale seminarzystów. Do grup kleryków zostali dołączeni świeccy szeregowi, którzy donosili na kolegów. Często, kiedy klerycy modlili się na głos, byli denuncjowani przez donosicieli.
Wtedy z krzykiem wpadał oficer i trzeba było meldować salę, a potem była zbiórka na korytarzu i przymusowe zajęcia. Jeśli chciało się uniknąć kary, wystarczyło wyjść z sali na czas modlitwy. Niektórzy klerycy wychodzili. Jurek mówił: chłopaki, nie dajmy się złamać, bo przegramy wszystko. Wspomina ksiądz Wiesław Wasiński, kolega księdza Jerzego Popiełuszki. On najbardziej pilnował wspólnej modlitwy i za to wciąż najbardziej był karany. Miał bardzo podłych przełożonych. Kapral go nienawidził. Najczęstszą karą dla niepokornych kleryków był zakaz opuszczania koszar. Kiedy był czas wolny, żołnierz w pełnym rynsztunku musiał się stawiać u oficera dyżurnego. Czyścił broń, odrabiał musztrę. Ta kara była z kleryka Popiełuszki właściwie niezdejmowana. Odbierano mu wszelki wolny czas również po to, żeby nie mógł religijnie demoralizować innych kleryków. Z pamiętnika księdza Jerzego Popiełuszki. Sprawy modlitwy układają się w moim plutonie najlepiej. Różaniec wspólnie odmawiamy codziennie. W niedzielę msze święte recytujemy, a w piątek drogę krzyżową odprawiamy. Wieczorem krótka wspólna modlitwa. W ostatnią niedzielę urządziliśmy na sali dzień skupienia. Na czym on polegał? Bardzo proste. Jak najmniej rozmawiać, a jak najwięcej czasu spędzać na modlitwie. Z całego tego dnia byliśmy zadowoleni. Każdy duchowo umocniony. Panie Boże, daj mi wytrwałość w modlitwie. Chcę, jak ksiądz Jerzy, umieć nie chodzić na kompromisy w sprawach wartości i życia duchowego. Amen. Ofiarowanie. Kleryk Popiełuszko był postrzegany przez wojskowych przełożonych jako religijny demoralizator. Któregoś razu podczas apelu sprawdzano, czy nikt nie uciekł na lewiznę, czyli do kościoła. Popiełuszko nosił na palcu metalowy różaniec, tak jak się nosi obrączkę. Kapral wydał mu rozkaz, żeby zdjął różaniec. Odmówiłem, czyli nie wykonałem rozkazu, zapisał w liście z wojska do ojca duchownego seminarium. A za to grozi prokurator. Gdybym zdjął, wyglądałoby to na ustępstwo. Sam fakt zdjęcia to niby nic takiego, ale ja zawsze patrzę głębiej. Kiedy stawiał się u oficera, ten kazał mu zdjąć buty i w pełnym umundurowaniu w masce gazowej godzinami stać zimą na zimnej podłodze. Zaczął się wyżywać, zapisał w liście do ojca duchownego seminarium kleryk Popiełuszko. Stosował różne metody. Starał się mnie ośmieszyć, poniżyć przed kolegami, to znów zaskoczyć możliwością urlopów i przepustek. Nogi zmarzły, zsiniały, a więc o 21:20 kazał mi buty założyć. Na chwilę wyszedł z sali i poszedł do chłopaków, moich kolegów z plutonu. Przyszedł z pocieszającą dla mnie wiadomością. Tam, w sali, w twojej intencji się modlą. Rzeczywiście. Chłopaki wspólnie odmawiali różaniec. Ja zbyłem go milczeniem, odmawiając modlitwy w myśli i ofiarując cierpienia powodowane przygniatającym ciężarem plecaka, maski, broni i hełmu. Bogu jako przebłaganie za grzechy.
Boże, jak się lekko cierpi, gdy się ma świadomość, że się cierpi dla Chrystusa. O 22:20 przyszedł polityczny. Kazał mi zdjąć różaniec przy nim. Nie zdjąłem. Zwolnił mnie o 23:00. Ale nie zdążyłem się położyć, gdy dowódca drużyny ogłosił alarm mojej drużynie za mnie. Boże, jak się lekko cierpi, gdy się ma świadomość, że się cierpi dla Chrystusa. Panie Jezu, pomóż mi, bym jak ksiądz Jerzy zawsze umiał ofiarować cierpienie i poniżenie za grzechy swoje i innych. Amen. Wrażliwość. Fragment pamiętnika Danusi Linek, dziewczynki chorej na białaczkę, zmarłej w wieku 14 lat, zrobił na kleryku Popiełuszce ogromne wrażenie. Tekst opublikowany w przewodniku katolickim wzruszył go do łez. Uzyskał więc z redakcji adres do rodziców dziewczynki i napisał do nich list. Razem z kolegami z seminarium odwiedzał ich, wnosząc w życie rodziny pokój i sens. Kiedy 2 lata później zmarła matka dziewczynki, ksiądz bywał u rodziny Linków częściej. Chodził z pozostałymi dziećmi na spacery, na lody, na rower. Kleryk, a potem młody ksiądz, był bardzo wrażliwy na nieszczęście bliźnich. Miał odwagę podejść blisko i wziąć na siebie ich ciężary. Tak było między innymi w przypadku Popielskich, których poznał, kiedy był wikariuszem w podwarszawskim Aninie. Ksiądz towarzyszył ojcu rodziny w długotrwałej, ciężkiej chorobie, a po jego śmierci wspierał rodzinę i zajął się wychowaniem religijnym jego synów. Działał raczej przykładem niż słowem. Nawet kiedy później, zaangażowany w różne sprawy, nie miał czasu, przez znajomych podrzucał do Popielskich upominki i pisał w swoim zwyczaju drobne karteczki. Po prostu zawsze był. Bardzo szybko przełamywał bariery. Wnosił w życie ludzi światło i wrażliwość, którymi był przepełniony. Mimo że nie lubił i nie umiał mówić kazań, to do jego konfesjonału stały najdłuższe kolejki. W dążeniu do świętości musi nam towarzyszyć ciągła świadomość, że każdy, najdrobniejszy czyn naszego życia musi być przepełniony miłością. Napisał drobnym, skromnym pismem ksiądz Jerzy Popiełuszko w rękopisie homilii na Wszystkich Świętych 1 listopada 1975 roku. Jezu, najlepszy przyjacielu ludzi, pomóż mi, bym zawsze miał oczy i serce otwarte na innych. Wspieraj mnie, bym jak ksiądz Jerzy umiał się rozglądać i dostrzegać tych, których stawiasz na mojej drodze, abym widział ich prawdziwe potrzeby i umiał ofiarować im siebie. Pojednanie. Tej nocy stanu wojennego komuniści zawiesili godzinę milicyjną. W Wigilię 1981 roku można było bez przepustek poruszać się po zaśnieżonych ulicach Warszawy. Na ulicach stały wozy bojowe, a przy koksownikach grzały się grupy żołnierzy i milicjantów. Przez okna mieszkań było widać blade światełka choinek. Na biednych stołach, oprócz wystanych w kilometrowych kolejkach produktów, leżał opłatek. Przy stołach było
wiele pustych miejsc. Miejsc po internowanych ojcach, mężach, działaczach Solidarności. Ksiądz Popiełuszko był duszpasterzem robotników i bardzo dobrze znał ich historię. Za strajkowanie w stanie wojennym mogła grozić kara śmierci. Czekano na rozpoczęcie procesów internowanych. Oprócz goryczy i nienawiści panował więc strach. Odległość między biednymi świątecznymi stołami a żołnierskimi koksownikami była nie do przebycia. Kruchy świat ostatecznie pękł na pół. Proboszcz parafii świętego Stanisława Kostki, ksiądz Teofil Bogucki, zawsze w Wigilię organizował spotkanie dla ubogich parafian. Tak było i tym razem. Podczas wieczerzy obecni byli również wikariusze i rezydenci parafii. Ksiądz Jerzy wymknął się z plebanii pod koniec Wigilii i wyjechał samochodem w nocne, zaśnieżone ulice miasta. Podchodził do milicjantów i żołnierzy. Wyciągał do nich rękę z opłatkiem. Witali mnie ze łzami w oczach. Tylko w jednym miejscu potraktowali to jako prowokację. Mówił do księdza Marcina Wójtowicza, kolegi z parafii. Nikomu z nas nie przyszłoby na myśl, żeby pójść do zomowców. Ciągle mam w pamięci to wydarzenie. Wspomina ksiądz Wójtowicz. Panie Boże, tak ciężko przychodzi mi przebaczanie, zwłaszcza tym, którzy mnie skrzywdzili. Daj mi siłę, bym umiał jak ksiądz Jerzy w każdym człowieku widzieć prawdziwego brata, który zawsze, bez względu na wszystko, zasługuje na mój szacunek i miłość. Amen. Wierność. Początek 1982 roku. Trwają procesy sądowe hutników. Aresztowano ich w pierwszych dniach stanu wojennego po pacyfikacji strajkującej Huty Warszawa. Siedzą przywódcy strajku: Karol, Jacek, Andrzej. Według prawa o stanie wojennym grozi im nawet kara śmierci. Wszyscy mają rodziny. Ksiądz Jerzy, honorowy członek hutniczej Solidarności, zna ich doskonale. Jackowi udzielał ślubu. Teraz jego żona jest w ciąży. Sale sądowe wypełniły się do ostatniego miejsca. Ksiądz przychodził na rozprawy zawsze. Widział, jak prowadzono oskarżonych sądowymi korytarzami, skutych kajdankami jak zbrodniarzy. Widział w ich oczach strach. Miałem zieloną kurtkę z kapturem. Szedłem na salę sądową. Prowadziło mnie czterech milicjantów. Ksiądz był taki niepozorny, niewidoczny. Kiedy przechodziłem obok niego, wrzucił mi do kaptura cztery paczki austriackich papierosów, a innym razem kanapkę z szynką. Wspomina hutnik Andrzej Binduga. To, że przeszedłem przez to, zawdzięczam księdzu Jerzemu. Zawsze siedział na pierwszym miejscu obok mojej żony. Ją też podtrzymywał na duchu. W jednym z wywiadów ksiądz powiedział: byłem z nimi w czasie triumfu. Pozostałem z nimi i w grudniową czarną noc, kiedy były rozprawy sądowe. Chodziłem z ich rodzinami na rozprawy do sądu. Siedziałem razem w pierwszych ławkach i oni wiedzieli, że ich rodziny są objęte opieką. Pisali mi w listach, że wiedzą, że ja się za nich modlę i to ich podtrzymywało na duchu. Hutnicy wyszli z tego bez szwanku.
Jeden z nich miał wyrok w zawieszeniu, resztę uniewinniono. Kiedy wyszedł ostatni z nas, wszyscy z żonami spotkaliśmy się u Jerzego. Wtedy podarował mi Biblię. Kończy wspomnienie hutnik Andrzej Binduga. Panie Jezu, który w godzinie próby zostałeś sam, pomóż mi, bym zawsze umiał być blisko tych, którzy mnie potrzebują. Daj mi, Jezu, mądrość i siłę, bym jak ksiądz Jerzy zawsze znajdował najlepszy sposób, by ulżyć potrzebującym. Amen. Pokój. Basia gasła po prostu, gasła jak świeca. Wspomina Barbarę Sadowską, matkę Grzegorza Przemyka, dr Ligia Urniarz-Grabowska, syn Sadowskiej, poetki, opozycjonistki. Po maturze w maju 1983 roku został zakatowany na śmierć przez milicjantów. Sadowska znała księdza Popiełuszkę, bywała na mszach za ojczyznę. Po śmierci Grzesia on często wpadał do Basi. Przytulił ją, zrobił znak krzyża na czole i siedział milcząc, wspomina dalej pani doktor Grabowska. Ona nie wołała, nie wzywała, a on po prostu był. Kiedy Basia się znalazła w szpitalu, też ją tam odwiedzał. Sytuacja w Warszawie po śmierci Grzegorza Przemyka była bardzo napięta. Obawiano się wybuchu agresji i zamieszek ze strony młodzieży. Ksiądz Popiełuszko przekonał władze kościelne, że jest w stanie opanować młodzież i wziął organizację pogrzebu na siebie. Oni byli tak nabuzowani, że chcieli rzucać butelkami z benzyną, opowiada Ligia Urniarz-Grabowska. On mnie wtedy poprosił, żebym przywiozła olbrzymie ilości kwiatów. Rozdał te goździki młodzieży i mówił, żeby milczeli, a kiedy będzie ich roznosić, to niech podnoszą te kwiaty do góry. I oni tak zrobili. Podczas pogrzebu była przerażająca cisza. Co myślisz o tym wszystkim? Zapytał potem księdza Popiełuszkę przyjaciel Marek Chmielewski. Myślę, że będę następny, odpowiedział kapłan. Panie Jezu, pomóż mi, bym był wolny od nienawiści, abym umiał odważnie stanąć po stronie skrzywdzonych, nazywając rzeczy po imieniu i wiedząc, że mogę ponieść tego konsekwencje. Abym umiał zawsze zachować spokój, powściągnąć emocje, nawet wtedy, kiedy spotyka mnie wielka niesprawiedliwość. Naucz mnie, bym jak ksiądz Jerzy, w odpowiedzi na krzywdę, umiał unieść w górę kwiat, zamiast rzucać złe słowa. Amen. Prawda. Ksiądz Popiełuszko zamknął się w łazience. W panice na małej kartce zapisywał pojedyncze słowa, które z początku były jeszcze czytelne. Zawsze głosiłem prawdę, poza mszami świętymi za ojczyznę i pracą charytatywną nic innego nie czyniłem. Kazania głoszone podczas mszy za ojczyznę spowodowały rosnącą falę represji wobec Kościoła i intryg wobec księdza Popiełuszki. W końcu wszczęto przeciwko niemu postępowanie karne, oskarżając go o nadużywanie wolności sumienia i działanie na szkodę interesów PRL. Kilkakrotnie próbowano mu oficjalnie wręczyć wezwanie na przesłuchanie,
przed czym bronił go proboszcz parafii oraz warszawska kuria. Stałą presję wywierano też na Episkopat Polski. W końcu komuniści otrzymali od episkopatu nieformalną zgodę na jednorazowe, krótkie przesłuchanie księdza, którego miano potem wypuścić do domu. Ksiądz Popiełuszko posłuchał polecenia i udał się do prokuratury. Stamtąd pod eskortą zawieziono go do jego własnego mieszkania, w którym urządzono rewizję. Komunistyczni agenci znajdowali wcześniej przez siebie podrzucone materiały wybuchowe i nielegalną prasę. Stało się oczywiste, że intencją komunistów nie było przesłuchanie, tylko areszt. Wszedł do łazienki i drżącą ręką szybko pisał: prowokacje przyjmuję jako doświadczenie dane mi przez Boga dla większych owoców mojej pracy patriotyczno-religijnej. Nie chcę, by moja osoba była wykorzystana do wyjścia ludzi na ulicę. Na zeznaniach nic nie powiem. Nikogo nie wydam. Proszę o modlitwę, by starczyło mi sił. Być może ktoś walił w drzwi. Ostatnie słowa są rozchwiane i prawie nieczytelne. Gryps potajemnie przekazał kierowcy, który był świadkiem przesłuchania. Księdza oskarżono o posiadanie amunicji i nielegalnej prasy. Zawieziono do głównej siedziby milicji. Prawda, którą głosił, miała bardzo wysoką cenę. Boże Wszechmogący, daj mi odwagę, bym zawsze przyznawał się do swoich błędów. Daj mi sprawiedliwość, bym nigdy nie obarczał nikogo swoją winą. Aby prawda towarzyszyła mi zawsze, tak jak nigdy nie opuściła księdza Jerzego. Amen. Świętość. Na czym polegała jego świętość, zastanawia się Anna Szaniawska. Ja wtedy działałam w prymasowskim komitecie pomocy internowanym. Rozdawaliśmy dary. On się tam co jakiś czas pojawiał. Zawsze przyjeżdżał w podartych ciuchach. Jurek, trzeba cię wreszcie ubrać. Nie możesz tak wyglądać jak dziad. Mówiłam mu to nieraz. Ubierał się porządnie od stóp do głów, a następnego dnia znów przychodził w starych łachach. Pytam go: szkoda ci tych rzeczy, że nie nosisz? A on mówi, że je oddał, bo byli bardziej potrzebujący. Nigdy też nie miał pieniędzy. Jak coś dostał, to zaraz rozdawał. Wiele osób miało podobne obserwacje. Jedną z nich była Bożena Laskiewicz, szefowa fundacji Medical Aid for Poland, która regularnie przyjeżdżała do kościoła świętego Stanisława Kostki z pomocą medyczną z Londynu. Przywoziłam mu różne rzeczy, ale zawsze to komuś oddawał. W końcu wpadłam na pomysł, że uszyjemy mu sutannę, taką porządną, z najlepszego materiału. No to tego już z pewnością nie odda. Tak się stało. Bożena Laskiewicz kupiła materiał w Londynie. Specjalne guziki do sutanny udało się kupić w Rzymie podczas kanonizacji ojca Maksymiliana Kolbe. Kupiłam jeszcze czerwony kordonek i napisałam: myśląc o twoich awansach. Wszystko zapakowane pojechało do Polski, gdzie sutannę uszyto. Wiele lat po śmierci księdza Popiełuszki do parafii świętego Stanisława Kostki trafiły przedmioty związane z jego męczeństwem. Była wśród nich pomięta i poszarpana, brudna od wiślanego błota sutanna. Dziś znajduje się w specjalnej gablocie w kaplicy kościoła świętego Stanisława Kostki. Tak,
To jest ten materiał i te guziki z Rzymu. Tylko czerwień znaczy zupełnie co innego. Mówi w zadumie pochylona nisko nad tkaniną sędziwa Bożena Laskiewicz. Panie Jezu, pokazałeś nam prawdziwą chwałę nie wtedy, kiedy wjeżdżałeś triumfalnie do Jerozolimy, ale wtedy, gdy zostałeś wywyższony na krzyżu. Pomóż mi, bym jak ksiądz Jerzy umiał uwolnić się od świata rzeczy, abym wolny mógł poświęcić się Tobie i ludziom. Amen. Samotność. Bał się, że kiedy trafi do więzienia, nie pozwolą mu wziąć ze sobą leków. Lekarka, która próbowała dbać o zdrowie księdza Popiełuszki, mówiła, że jego organizm był tak wyczerpany chorobą, stresem i ciągłym przeciążeniem, że miesiąc bez odpowiednich medykamentów mógł go zabić. Kiedy ksiądz szedł na przesłuchanie do budynku sądu w centrum Warszawy, odprowadzali go ludzie, modlący się i niosący kwiaty. Byli z nim również prawnicy, był i proboszcz Teofil Bogucki. Po tym, jak w jego mieszkaniu urządzono rewizję i znaleziono podrzucone wcześniej potajemnie przez agentów materiały wybuchowe i nielegalną prasę, został aresztowany. Teraz został sam. Wprowadzono go do celi numer 6. Że też to na mnie musiało przypaść, powiedział młody milicjant, który miał przeprowadzić jego rewizję osobistą. Ksiądz musiał rozebrać się przed nim do naga. Jak opowiadał później księdzu Adamowi Bonieckiemu, obiecał, że ochrzci milicjantowi dziecko. Rutynowo zrobiono księdzu 3 fotografie. Prokurator przedstawił mu zarzuty, za które groziło co najmniej 21 lat więzienia. Trafił do celi 23, w której było 5 innych więźniów, z których 3 podejrzanych o zabójstwa. Do celi przychodził szczur, którego karmiono chlebem. Współwięźniowie traktowali księdza życzliwie. Po niedługim czasie, wskutek interwencji władz kościelnych, księdza Popiełuszkę zwolniono, rozpoczynając niekończący się ciąg wezwań na przesłuchania. Niedługo po opuszczeniu aresztu kapłan odwiedził państwa Szaniawskich. Zapytany o dramatyczne wydarzenia, odpowiedział, uśmiechając się szeroko: wyspowiadałem w areszcie 3 morderców. Jezu obnażony z szat, Jezu poniżany, Jezu zamknięty w więzieniu, Jezu, który z krzyża rozgrzeszyłeś Łotra, pomóż mi, bym jak ksiądz Jerzy zawsze pamiętał o godności swojej i innych, bez względu na to, w jak poniżającej sytuacji się znajdę. Amen. Strach. Byłam u niego w nocy. Ta rozmowa była rozpaczliwa, wspomina jedna z najbliższych współpracownic księdza Popiełuszki, dr Ligia Urniarz-Grabowska. Nawet jakbyście nie wiem, jak mnie chcieli pilnować. Ktoś wpadnie z nożem do kościoła. Powiedzą, że wariat. Mówił w nocnej ciszy kapłan. Wiedział, że mieszkanie jest na podsłuchu. Może już o to nie dbał. Myślę, że oni już zaplanowali, że ja muszę zginąć. Ja im przeszkadzam. Kontynuował. Wielu świadków wskazuje na to, że ksiądz zdawał sobie sprawę z sytuacji. Zawsze był realistą.
Wiedział, że cena, jaką zapłaci za głoszenie prawdy, może być straszna. Jeszcze trochę i wy mnie zostawicie. Zostanę całkiem sam. Was też przestraszą. Powiedział niespodziewanie podczas podróży samochodem do najbliższych współpracowników Joanny Sokół i Waldemara Chrostowskiego. Faktycznie. Ludzi ze środowiska księdza Popiełuszki straszono. Wyrzucano ich z pracy, rewidowano. Robiło się coraz bardziej tragicznie. Mimo to jego najbliżsi chronili go, jak umieli. Około połowy października księdza Popiełuszkę odwiedził hutnik Karol Szadurski. Ksiądz siedział przed telewizorem i oglądał na wideo scenę zamachu na Gandiego. Przewijał i znów oglądał. I znów. I znów. Nie można było się z nim porozumieć. 4 dni przed porwaniem w rodzinnym domu w wiosce Okopy była z księdzem Joanna Sokół. Pamiętam, jego tata płakał i mówił, że go zabiją. Matka była milcząca i poważna. Powiedziałam, że go pilnujemy. Ksiądz powiedział w samochodzie: ja jestem, żeby ludziom służyć, a nie, żeby mi służyli. Nie upilnujecie mnie. Nie upilnowaliśmy. Kończy wspomnienia Joanna Sokół. Jezu, Ty też uprzedziłeś swoich przyjaciół, apostołów, że się wystraszą i uciekną. Uprzedziłeś swojego przyjaciela Piotra, że w godzinie próby się Ciebie wyprze. Strach ludzki czasem jest nie do pokonania. Podobnie jak zło, któremu ciężko zapobiec. Przyjaciele nie zdołali upilnować księdza Jerzego. Spraw, abym był gotów na to, co mnie przekracza. I jeśli jest to Twoja wola, pozwól mi wytrwać. Amen. Oto człowiek. Proszę wyjąć te dokumenty, otworzyć i odczytać nazwisko. Jakie jest nazwisko? Nie mamy żadnej wątpliwości, że są to zwłoki księdza Jerzego Popiełuszki. Koniec października, ponury wieczór. Na brzegu włocławskiej Tamy na Wiśle trwały czynności prokuratorskie. Z głębokości około 3 metrów przy ujściu śluzy nurkowie wydobyli skrępowane, bezwładne zwłoki kapłana. Do jego nóg przywiązany był wór kamieni. Od nóg do szyi, za plecami biegł biały, syntetyczny sznur, który powodował, że ksiądz w ostatnich chwilach życia dusił się przy każdej próbie ruchu. Jego twarz była okryta brunatnym mułem z czerwonymi smugami krwi. W czarnej, mokrej, brudnej sutannie, oświetlanej milicyjnymi latarkami, lśnił metalowy znaczek z orłem i Matką Bożą Ostrobramską. W wodach zalewu we Włocławku odnaleziono księdza. Na te słowa wypowiedziane niepewnym głosem przez księdza Andrzeja Przekazińskiego tłum ludzi modlących się w kościele świętego Stanisława Kostki o życie księdza Popiełuszki zatrząsł się w głośnym lamencie, który narastał i narastał. Ludzie mdleli, kursowały karetki. Ksiądz Jerzy jest już wśród błogosławionych, powiedział do zrozpaczonych ludzi w kościele ksiądz Folejewski. W nocy przed pogrzebem, zmiażdżone przemocą, ciało kapłana spoczywało w trumnie w kościele świętego Stanisława Kostki.
W milczeniu przesuwały się przed nim tysiące wiernych. Wokół kościoła stały konfesjonały. Podchodzili do nich ludzie, którzy spowiadali się często pierwszy raz od dziesięcioleci. W tym wielu współpracowników bezpieki. T.W. Jankowski, kapłan, który od ponad 20 lat był konfidentem i donosił m.in. na księdza Popiełuszkę, zakończył współpracę z SB, mówiąc, że jego zabójstwo to zbrodnia Kainowa. W tym czasie współpracę z bezpieką zakończyły setki, a może tysiące innych tajnych współpracowników. W nocy z 2 na 3 listopada, przed zlutowaniem trumny, ciało księdza ubrane w czerwony ornat żegnało kilka osób, w tym hutnik Jacek Lipiński, który chusteczką otarł z martwego policzka przyjaciela wielką. Otarł z martwego policzka przyjaciela wielką łzę. Panie Jezu, jedyne nasze ukojenie, daj mi siłę i cierpliwość w żałobie i w doświadczeniu śmierci. Spraw, bym nie uciekał od rzeczy beznadziejnie trudnych. Weź ode mnie rozpacz i smutek, jeśli taka Twoja wola. Naucz mnie przemieniać je w pokój i światło, tak jak umiał to ksiądz Jerzy. Amen. Pęknięte ziarno. Byli dobrze przygotowani. Nad Wisłą i w bocznych ulicach stało w gotowości 17 tysięcy milicjantów, żołnierzy i specjalistów do walki z tłumem. Nikt nie wiedział, ilu ludzi przyjedzie do Warszawy na pogrzeb księdza Popiełuszki, ale niebezpieczeństwo zamieszek było bardzo wysokie. Generał Kiszczak publicznie mówił, że ta śmierć to pretekst do rewolty i próby obalenia władzy. Do stolicy jechały autobusy z całego kraju. Wiele z nich zatrzymano po drodze. Zawieszono także transport kolejowy. Liczba ludzi rosła jednak z godziny na godzinę. Od rana nie można było dojść w pobliże kościoła świętego Stanisława Kostki. Potem wypełniły się boczne ulice wokół, następnie pobliski plac Komuny Paryskiej i dalej, dalej. Ludzie stali na dachach i wchodzili na drzewa. Wielu niosło transparenty. Kiedy liczba osób przekroczyła 300 tysięcy, stało się oczywiste, że siły milicyjne w przypadku rozruchów sobie nie poradzą. Wydano rozkaz, żeby nie prowokować ludzi widokiem służb. Nikt nie wie, ile tego dnia przybyło osób. Może 500 tysięcy, może milion. Paweł był na pogrzebie z mamą. Ta scena na zawsze zapadła mu w pamięć. W tłumie obok nich ugrzązł milicyjny samochód. Gęsto stłoczeni ludzie zaczęli uderzać rękami w jego karoserię. Rozległ się głośny huk. Naraz ktoś krzyknął: przebaczamy. Wokół rozległy się kolejne głosy, które przerodziły się w okrzyk: przebaczamy. Przebaczamy. Ludzie wracający z ceremonii wzdłuż głównej siedziby milicji krzyczeli: rzućcie pały, przebaczamy. Milicjanci stali w milczeniu, z bronią gotową do ataku. Wobec słowa przebaczamy byli bezradni
i bezbronni. Proste i ubogie ziarno pękło, wydając plon milionkrotny. Panie Jezu, moje serce jest z tymi wszystkimi ludźmi na pogrzebie. Niech życie i śmierć księdza Jerzego będzie zawsze dla nas plonem przebaczenia i przezwyciężania zła dobrem. Błogosławiony księże Jerzy, wstawiaj się za nami. Amen.